Witam w kolejnej odsłonie symulatora Flight Gear. W tym odcinku przyjrzymy się bardziej samolotowi tutaj domyślnemu, jaki oferuje ten symulator. Jest to Cessna 172P. No ogólnie tak to się prezentuje, co już widzieliśmy. Ale zobaczmy sobie najpierw tutaj menu pomoc. Tutaj dodano pomoc dla tego samolotu. Warto tutaj zajrzeć i zobaczyć, co ten samolot tutaj oferuje. Mamy na początek zestaw skrótów klawiszowych, które istnieją tutaj, są przypisane dla tego samolotu. Także to niekoniecznie będzie działało z innymi samolotami. Mamy na przykład klawisz C do pokazywania i ukrywania w ogóle kokpitu. Mamy klawisz Y, który nam pokazuje i ukrywa wolanty. Tak, bardzo fajna i przydatna opcja, żeby nam tutaj wolant nie zasłaniał przyrządów, przycisków różnych. Możemy sobie też tutaj klikając ten wolant schować. Można powiedzieć, że dzisiaj to już jest standard, ale stare symulatory jak FSX chociażby domyślnie takiego feature'a nie miały, co było bardzo uciążliwe, bo trzeba było na przykład tutaj gdzieś obracać sobie tym wolantem, czy może szukać kamerą innego kąta patrzenia. A tu mamy już od razu domyślnie ukrywanie tego wolantu. Kolejna opcja F to jest włączenie sobie latarki. Żeby pokazać sobie latarkę, dajmy sobie evening. Niech się zrobi ciemno. I widzimy, że nic nie widzimy. Więc możemy sobie wcisnąć klawisz F i mamy tak latareczkę. Bardzo fajny feature, podoba to mi się. Też mi brakowało tego w starych symulatorach, gdzie po prostu po masku tutaj włączanie samolotu było bardzo uciążliwe. Na przykład w FSX-ie włączałem sobie wtedy panel 2D, bo tam no, grafika była bardziej widoczna. I kolejne tutaj wciśnięcie klawisza F powoduje, że mamy też podświetlenie czerwone. I kolejne wciśnięcie F wyłącza latarkę. I teraz no, możemy sobie coś klikać, coś widzimy. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że latarka działa z opcją renderowania ALS, czyli tego atmosferycznego rozpraszania światła. Jeżeli to sobie wyłączymy, czy też włączymy sobie ten trzeci silnik renderowania Rembrandt, to niestety latarka nie będzie tam działała, co jest takim trochę minusem. Ale za ALS-em mamy tutaj fajny feature, jeżeli chodzi o tą latarkę. Tak przy okazji, jak już sobie ściemniłem i dałem noc, to zobaczmy sobie kolejny tutaj, przeskoczę do klawisza L, który nam daje podświetlenie przyrządów. Ja teraz włączyłem sobie baterię, żeby to działało i przytrzymujemy L. O, i widzimy, jak wygląda podświetlenie przyrządów, i Shift L, czyli duże L, zmniejsza intensywność oświetlenia, a zwykłe wciśnięcie L zwiększa intensywność oświetlenia. I to jest oczywiście to samo też, co tutaj to pokrętło. Tu mamy też tak procentowo informację, jak mocno sobie włączyliśmy oświetlenie tych przyrządów. 0 zgaszone i 100% maksymalne oświetlenie. I jeszcze sobie włączmy na przykład tutaj oświetlenie sufitowe, co też jest fajną opcją, żeby nam tutaj na przykład czerwone światło oświetlało cały kokpit. Jest po prostu ogólnie jaśniej. Mogę wyłączyć już latarkę. I to działa jeszcze w drugim trybie. Teraz jest both i ma jeszcze tryb post wyłącza. Jest jeszcze flood. Tak to się prezentuje. I mamy jeszcze podświetlenie sufitowe białe. Tak, tak wygląda. Teraz kokpit jest bardziej po prostu oświetlony. Także bardzo fajnie tutaj też zadbane oświetlenie. Mamy też tak tutaj nastaw intensywności tego oświetlenia sufitowego. Także mamy tutaj bardzo fajne też feature'y, jeżeli chodzi o latanie nocne. Tutaj też mamy oświetlenie radia, tylko awionikę mam chyba wyłączoną, dlatego zobaczmy sobie teraz. O tak, i widzimy też radyjko nam się podświetliło. Jak i też oświetlają nam się tutaj elementy silnika.
wskazań silnika, jak oleju czy obroty silnika. Tak, tak to wygląda. Dobrze, pogaśmy to sobie wszystko teraz i wrócimy do środowisko, czas, damy sobie morning. I latarkę mogę też wyłączyć. I kolejna tutaj opcja to jest klawisz P, to jest do włączenia sobie panelu 2D w wysokiej rozdzielczości. I tak to się prezentuje. Tutaj też mamy, tutaj niżej mamy też opis, tak, że ten tak, wciśnięcie P powoduje właśnie włączenie tego panelu wysokiej rozdzielczości dla multi-computing, tak, setup, czyli dla przetwarzania na wielu komputerach tego Flight Geara. Bo co ciekawe, tego właśnie Flight Geara możemy sobie tak skonfigurować, że uruchomimy sobie instancję Flight Geara, możemy sobie uruchomić na wielu komputerach, które są połączone w sieć lokalną. No jeden z komputerów, gdzie jest uruchomiony Flight Gear, będzie takim głównym komputerem, który będzie rozsyłał informacje na przykład o parametrach lotu do innego komputera poprzez sieć. Tamten komputer będzie tylko je odbierał i też oczywiście renderował to wszystko i symulował tą całą symulację. I tam na przykład możemy sobie włączyć taki panel 2D na przykład na drugim komputerze i sobie wyświetlać tak cały panel wysokiej rozdzielczości. Chociaż tutaj z jakichś powodów on jest obcięty, nie mieści się tutaj u mnie na ekranie, mimo że mam rozdzielczość HD, ale może tutaj bym potrzebował 4K, żeby to się w całości wyświetlało. No oczywiście też moglibyśmy sobie to zrzucić na drugi monitor, jeżeli byśmy tak mieli jeden komputer, ale dwa monitory, też moglibyśmy sobie taki panelik wrzucić na drugi monitor, tylko oczywiście ten monitor musi mieć odpowiednią rozdzielczość, żeby ten panel nie był tak przycięty. Kolejna ciekawa opcja to jest Ctrl C i tu widzimy, że włącza nam się takie podświetlenie wszelkich klikalnych elementów na tym, w tym w ogóle kokpicie. Tutaj też widzimy tak te podświetlenia. Mamy też opisy tych niektórych przycisków i tu naprawdę bardzo wiele rzeczy działa. Możemy sobie tutaj otworzyć dopływ powietrza na przykład. Możemy sobie tu zasłonić tak na słońce. Tak, no i co widzimy tutaj to na żółto, to możemy sobie klikać, nastawiać, przekręcać i Ctrl C jeszcze raz i chowa te podświetlenie. Tak, możemy sobie na przykład otworzyć drzwi, możemy sobie otworzyć okienko. Także wiele, wiele fajnych klikalnych elementów ten kokpit zawiera. Kolejny klawisz, tak, L to już omawiałem. I kolejny mamy R, to jest dla wodno samolotów, to jest schowanie albo podniesienie, albo opuszczenie płetw sterowych na pływakach. Oczywiście jest to przydatne przy manewrach na wodzie, gdzie na przykład przy precyzyjnych manewrach te płetwy sterowe należy opuścić, wtedy samolot lepiej reaguje przy zakręcaniu. A jeżeli się rozpędzamy już albo startujemy czy lądujemy, to te płetwy trzeba podnieść też, żeby ich nie uszkodzić przy dużych prędkościach. I kolejny klawisz F9. Tutaj mamy całe okienko co do nastawu ilości paliwa, jak i pasażerów czy bagażu, czyli obciążenia też samolotu. Tutaj też warto wiedzieć, że można to sobie włączyć z tutaj menu wyposażenie i też jest paliwo i ładunek. I to jest dokładnie to samo, tylko że ten jeszcze tutaj samolot oferuje nam to z klawisza F9. No i tutaj na przykład suwaczkiem możemy sobie regulować ilość paliwa, czy to w lewym zbiorniku, czy to w prawym zbiorniku. Też widać, jak ten samolot balansuje teraz lewo-prawo, jako że obciążyłem prawe teraz skrzydło i się samolot lekko przechyla. No i mamy informację, ile tutaj waży to w funtach, ile mamy galonów tego paliwa. No i fraction od 0 do 1, tak, też taki ewentualnie tak procentowo można powiedzieć jest to wskazanie. I obciążenie tutaj, ile waży na przykład pilot, ile waży drugi pilot siedzący na prawym fotelu i co ciekawe, jak włączymy sobie tutaj wagę, jak zauważyłem, powyżej 100 funtów, to pojawia nam się też model człowieczka i tak samo pasażerowie możemy sobie tutaj włączyć. Też pojawiają nam się modele ludzi i jeszcze bagaż możemy też sobie ustawić, jak tutaj dużo bagażu
jak ciężki ma być bagaż. Tak? Też fajnie widać, że ten samolot się tak dociąża na tył. Tak, tak no, trochę nam siada ogon wtedy. Także też to bardzo fajnie wygląda i mamy też tutaj oczywiście wszelkie podsumowania wagi. Oczywiście wszystko w funtach. Mamy też na końcu punkt jako środek ciężkości. Czyli jeżeli obciążymy sobie na przykład bagaż tyłem, to widzimy, że ten punkt się przesuwa. Teraz jest 41 cali. Teraz jest 45. Tak, i tu mamy sumaryczną wagę. Na przykład 2056 funtów w tej chwili. No i mamy też oczywiście maksymalne tutaj wagi. Na przykład maksymalna waga do startu, maksymalna waga do lądowania. Jest to 2400 funtów. Czyli tej wagi nie powinniśmy przekraczać, jeżeli ja sobie tutaj tak obciążę na przykład samolot maksymalnie, no to widzimy, że tutaj moja waga 2900 już przekracza na przykład maksymalną wagę do startu 2400. I możemy mieć problemy ze startem, będziemy potrzebowali większego rozbiegu, będzie nam się ciężej wzbić w powietrze i lepiej tak nie przekraczać tych wartości, jakie podaje producent. Dobrze, idąc dalej tutaj w tym okienku pomocy dla tego samolotu, mamy też tutaj informację, że możemy sobie włączyć checklistę tutaj z menu Help Aircraft Checklist. To jest u nas trochę po polsku, mamy pomoc i checklista samolotu. I tak wygląda okienko z checklistą, którą sobie tutaj omówimy później troszkę dokładniej. Może sobie przejdziemy parę punktów. Co ciekawe, też checklista jest klikalna. Tutaj z tego notesika możemy sobie kliknąć ten notesik i mamy też to samo okienko checklisty. Kliknięcie ponownie notesa nie chowa checklisty. Trzeba tutaj zamykać. Dobra. No i tutaj klawisz P to już omawiałem. I mamy jeszcze tutaj pewne prędkości, czy też konfiguracje, jak skonfigurować samolot przy pewnych etapach lotu. I na przykład dla startu mamy informację, że nie używamy klap, dajemy pełny ciąg i podnosimy nos samolotu przy 55 węzłach. Tak, K jest od noc, czyli węzły i indicated airspeed, czyli prędkość wskazywana tutaj przez nasz prędkościomierz. No i 55 węzłów mniej więcej tutaj, wtedy możemy startować i podnosić nos samolotu. Dalej mamy etap przy wzbijaniu się, klapy wyłączone, podniesione, nie używamy, też pełny ciąg i wznosimy się z prędkością 80 węzłów. No i cruise, czyli przelot już poziomy na zadanym pułapie. Ustawiamy ciąg na 65% i dostosowujemy mieszankę paliwową, tak żeby znaleźć szczyt na wskaźniku EGT. To jest wskaźnik EGT, czyli temperatury spalin. Reach of peak, czyli jeżeli znajdziemy sobie szczyt poprzez zubażanie mieszanki, to później wzbogacamy z kolei mieszankę, tak żeby temperatura na przykład spadła o jedną podziałkę i wtedy można powiedzieć, mamy silnik optymalnie skonfigurowany do lotu poziomego na zadanej wysokości. Jako że im wyżej jesteśmy, tym powietrza jest mniej, dlatego mieszankę należy odciąć i też odpowiednio później skonfigurować, zubażając albo wzbogacając. Tu jest, żeby wzbogacić, wtedy będzie troszkę większe zużycie paliwa, ale silnik będzie wydajniej pracował. Możemy też zubożyć od piku, czyli odciąć jeszcze mieszankę bardziej, czyli znaleźć pik i jeszcze odciąć, tak żeby temperatura spadła jedną podziałkę. Wtedy silnik będzie pracował bardziej ekonomicznie, mniej spalał paliwa, ale też troszkę mniej wydajnie silnik będzie pracował. I dalej opcja do lądowania. Informacja tak przy lądowaniu, żeby wychylić w pełni klapy i lądujemy z prędkością 65 węzłów. I dalej mamy jeszcze informację V-speed, czyli różne też prędkości tak operacyjne. Mamy na przykład pierwszą prędkość 33 węzły i to jest tutaj ta minimalna prędkość przy w pełni wychylonych klapach. Tak, biały łuczek nam informuje o prędkościach operacyjnych przy w pełni wychylonych klapach i 33 węzły to jest ta prędkość minimalna, gdy mamy wychylone klapy i przekroczymy, jakby ta prędkość będzie mniejsza niż 33 węzły, to wtedy samolot, tak jak dojdzie do przeciągnięcia, samolot będzie spadał. Tak, stracimy siłę nośną. Tutaj przy okazji mamy też koniec zielonego łuku, czyli tutaj dojdzie do przeciągnięcia, jeżeli na przykład będziemy lecieli wolniej niż 45 węzłów. To też dojdzie do przyciągnięcia, ale przy konfiguracji płaskiej bez wysuniętych klap. Kolejne prędkości V, X i V, Y.
No i VY to jest prędkość najbardziej stromego wznoszenia, a VY to jest prędkość najszybszego wznoszenia. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakieś przeszkody zaraz za pasem, kiedy startujemy i musimy je ominąć, to powinniśmy jak najbardziej stromo się wznosić, tak? Tak, żeby w krótkim czasie jak najbardziej nabrać wysokości. Wtedy używamy tej prędkości VX, jest to 56 węzłów i z taką prędkością powinniśmy się wzbijać, żeby optymalnie właśnie w jak najkrótszym czasie uzyskać odpowiednią wysokość, żeby ominąć przeszkody. I prędkość VY jest to prędkość najszybszego osiągnięcia zadanego pułapu lotu, czyli tutaj wzbijamy się najszybciej, 65 węzłów jest to. No i stąd można powiedzieć normalne wzbijanie się, mniej więcej tyle powinniśmy utrzymywać. Chociaż tutaj też jest podane, że możemy utrzymywać 80 węzłów przy wzbijaniu. I mamy VA, jest to prędkość manewrowa. No i jest to 99 węzłów, czyli po przekroczeniu tej prędkości nie powinniśmy gwałtownie tutaj używać sterów i ich maksymalnie tutaj wychylać, czy to na przykład wolantu w lewo, czy w prawo, czy w górę, w dół, czy też steru kierunku. No do tego, że może dojść do jakichś tam uszkodzeń konstrukcyjnych samolotu, czyli przekraczając tą prędkość 99 węzłów powinniśmy delikatnie tutaj poruszać sterami samolotu. I kolejna prędkość VNE od Never Exceed, czyli nigdy nie przekraczamy 158 węzłów. To jest tutaj zaznaczone na czerwono. Kiedy to przekroczymy, to oczywiście tutaj może też dojść do jakichś uszkodzeń samolotu. Mogą nam się oderwać na przykład skrzydła. I kolejne prędkości to jest do podejścia, approach, czyli 65 węzłów. To jest tak jak tutaj nam podano przy lądowaniu, 65 węzłów. I ostatnia, bez glide, to jest najlepsza prędkość do szybowania, czyli jak nam padnie silnik i będziemy musieli szybować, to najlepiej jest utrzymywać prędkość 65 węzłów. Wtedy mamy jakby zapewniony najdłuższy optymalny lot przy szybowaniu. No i tyle, jeżeli chodzi o to okienko z pomocą dla samolotu. Tutaj też samolot nam oferuje samouczek. Bardzo fajnie też go przejść, żeby zobaczyć, tak jak tutaj wykonać całe te wszystkie procedury uruchomienia samolotu, startu, tak, kołowania, startu i tak dalej. Kolejne menu jest to właśnie nazwa naszego samolotu. Jest to menu dostarczone przez twórców samolotu. To menu też różni się ze względu na to, jaki samolot wybierzemy. Czyli po prostu wybierając inny samolot zobaczymy tutaj inne menu, inne tutaj będą też opcje dostępne. To już jest wszystko zależne od samolotu. I tutaj dla naszej Cessny mamy na przykład pierwszą opcję jako auto start, czyli możemy sobie automatycznie uruchomić silnik. Tu też warto zauważyć, że zwalnia nam się hamulec postojowy. Warto go tu sobie zaciągnąć, żeby jeżeli jeszcze nie chcemy startować czy też kołować. I kolejna tutaj opcja to są po prostu opcje samolotu. I możemy sobie włączyć tutaj na przykład, żeby samolot był od razu uruchomiony z silnikami. Jeżeli chcemy, żeby tak było, to zaznaczamy sobie opcję. Jeżeli chcemy cold and dark, to oczywiście odznaczamy tą opcję. Ja tu jeszcze zgaszę silnik. Niech będzie wyłączony. I OK, dalej mamy zapis stanu samolotu między sesjami. Bardzo fajna opcja, bo jeżeli na przykład zostawimy samolot w jakimś stanie, tak jak ja na przykład sobie teraz włączyłem, tak zostawiłem włączoną baterię i teraz zamknę symulator i wrócę do niego następnym razem, to po prostu ta bateria będzie włączona, tak jak teraz. Będzie tak, jak zostawiłem samolot, tak samolot będzie uruchomiony następnym razem. Także też bardzo fajna opcja, żeby nam tutaj pamiętało, jak sobie zostawiliśmy ten samolot, tak będziemy to mieli. Tu mamy jakieś złożone procedury silnika i uszkodzenia. Jeżeli chcemy, to sobie możemy włączyć. Zapewne troszkę to zwiększa realizm. Mamy też włączenie w ogóle zniszczeń samolotu. Mamy też przycisk do naprawy. Możemy sobie to wcisnąć i widzimy, że tutaj na przykład podładowało mi baterię. Tak? Nie miałem większych uszkodzeń, tylko po prostu lekko rozładowaną baterię. Tu mamy opcję włączenia sobie zamarzania, jakby tak będziemy mieli efekt na szybie, na uwiewce obladzania samolotu, jak i jakiejś mgły. Ja tutaj to raz widziałem, że właśnie zaczęła mi szyba parować w tym samolocie, a to dlatego, że sobie na przykład włączyłem podgrzewanie tutaj kabiny i włączyłem sobie powietrze, żeby tutaj dmuchało ciepłe i tak po pewnym tam czasie
widoczność zaczęła spadać. Nie wiedziałem, co się dzieje, a tutaj później dostałem informację, że właśnie zaparowały mi szyby, bo sobie włączyłem ogrzewanie. I jeżeli chcę, żeby mi odparowały, no to muszę to ogrzewanie wyłączyć, czyli tak dać tylko nadmuch zimniejszego powietrza. Także też bardzo fajna opcja. Tu, jeżeli to sobie włączymy, to będziemy też mieli bardziej tutaj realny lot. I kolejny tu szereg checkboxów, które takie dodatkowe elementy nam włącza. Na przykład tutaj mamy założenie sobie takiej blokady na wolant. Tak, tu widzimy, że ten drucik tutaj przechodzi przez tam otwór w wolancie, dzięki czemu tutaj ja poruszam teraz wolantem, ale niestety nie daje to żadnych efektów tutaj w symulatorze, czyli wolant jest zablokowany. No tutaj tak dajemy tą blokadę, kiedy kończymy lot, parkujemy i zakładamy tą blokadę, żeby na przykład wiatr nie poruszał nam tam lotkami czy usterzeniem i nie poruszał nam tutaj tego wolantu. I tutaj też warto wspomnieć, że możemy to sobie też klikać i też zakładać, po prostu jest to element klikalny. Bardzo fajnie. I kolejne opcje to są tak widoki tutaj z zewnątrz, sobie dam widok, żeby to wszystko sobie zobaczyć. To jest tak, to jest włączenie sobie tutaj klocków takich pod koło, żeby samolot się nie toczył. Taka tutaj pokrywa na silnik, możemy sobie tutaj zasłonić wloty powietrza do silnika, żeby też tam nic nam nie wpadło, nie wleciało. Mamy też zakrycie rurki pitota i mamy tutaj wiązania, tak, linki na skrzydła. Jeszcze linkę na ogon tutaj z tyłu, no tutaj ją trochę widać. Tak, takie wiązania samolotu, żeby też tak przymocować samolot, żeby nam tutaj wiatr go nie porwał. I kolejna opcja to jest widok z kokpitu, sobie włączę i mamy tutaj włączenie sobie GPS-a Garmin 196. Jest to też w pełni funkcjonalny GPS, jak widać tutaj te różne przyciski są klikalne. Tutaj też co ciekawe możemy sobie kliknąć w schowek i kliknąć tutaj na schowek z powrotem i możemy schować sobie tego GPS-a do schowka i tak samo otworzyć schowek i zamontować go. Także takie też tutaj porobili klikalne elementy. Tak, kolejna opcja to jest włączenie sobie tutaj zegara cyfrowego. W tej chwili mamy zegarek analogowy i możemy tutaj, zaznaczając tego checkboxa, włączyć sobie taki zegarek cyfrowy, jak kto woli. Może jest o tyle lepszy, że ma oczywiście tutaj dodatkowe tryby pracy. Możemy sobie włączyć stoper i tutaj uruchamiamy start. No i lecą nam sekundy i stop. Tu pewnie reset, nie, reset, a tu leci dalej, tu jest reset, ok. I mode z powrotem wraca nam na godzinę. Także taka dodatkowa opcja. I tutaj też jest ciekawe, że możemy sobie włączyć dodatkowy trymer dla steru kierunku. Że domyślnie jest tylko trymer na ster wysokości, a tu możemy sobie jeszcze trymować ster kierunku, jeżeli potrzebujemy. Kolejna opcja to jest Engine Power Option, czyli moc silnika 160 koni domyślnie, albo możemy sobie zamontować 180 koni. I już mechanicy nam wymieniają silnik. I mamy 180 koni. Tu mamy różne opcje co do podwozia. Dajmy sobie widok zewnętrzny. I możemy sobie włączyć, że mamy koła 26-calowe. Na jakieś tam lądowania w krzakach, w buszu i jeszcze większe koła na krzaki 36 cali. Mamy pływaki. No tu oczywiście przydałoby się być na wodzie, żeby to użyć. Tutaj nie wystartujemy, bo są to tylko pływaki, ale mamy też opcję amfibii, gdzie mamy pływaki z kołami i tutaj już moglibyśmy wystartować zarówno z lądu, jak i z wody. I kolejna opcja, opcja z nartami, czyli na śnieg. I tak to się prezentuje. I tu jeżeli byśmy mieli wodny samolot, jak na przykład amfibię, moglibyśmy też, tutaj mamy, żebyśmy się przenieśli gdzieś na port morski, tak żebyśmy wystartowali gdzieś z wody. Ale to oczywiście jeżeli jest dostępne, tu widzimy, że jest chyba to niedostępne, dlatego że jestem w Warszawie, może dlatego, że jestem właśnie za daleko. I tu nigdzie w pobliżu nie mam portów morskich, z których można by wystartować wodno samolotem.
Wrócę sobie na domyślne ustawienie. O raju, ale mną rzuciło. Dobra. No i tutaj tyle z tych opcji. Tu jeszcze widzę, że wyłączyło mi to wszystko. Damy to sobie jeszcze raz. I co dalej mamy? Dalej mamy Ground Equipment, czyli różne tutaj wyposażenie na ziemi. Możemy sobie włączyć drabinkę, żeby to się dostać chyba do korka wlewu paliwa. Z lewej czy to z prawej strony. Chociaż mi się na drabinę wejść nie udało, więc to jest chyba taki bardziej bajer niż jakaś pożyteczna rzecz. Tak, możemy sobie włączyć pachołki, to też taki graficzny bajer. I możemy sobie tutaj włączyć zewnętrzne zasilanie samolotu. Tu mam w tej chwili mój stan baterii 88,7. Tam włączyłem przełącznik baterii, więc bateria się teraz rozładowuje. Możemy sobie podpiąć tutaj kablem i bateria się w tej chwili ładuje. I możemy tu sobie jeszcze wezwać cysternę. Pojawia się cysterna, zaznaczając tego checkboxa i udostępnia się też przycisk do ustawienia ilości paliwa. Więc tu mamy suwaczki do ustawienia paliwa. Możemy sobie dotankować. Kolejna opcja to jest tutaj włączenie sobie podgrzewania silnika. Takie zewnętrzne podgrzewanie z butli gazowej. Po co to robimy? No jeżeli jest zimno, samolot stał, jest zimny, tak, olej, przede wszystkim olej w silniku jest zimny i rozruch samolotu może tutaj spowodować, że ten zimny olej nie będzie dobrze smarował silnika i możemy tutaj tak skrócić żywotność sobie silnika, no i dlatego warto tutaj rozgrzać silnik i tak doprowadzić ten olej do wyższej temperatury, przez co on szybciej uzyska odpowiednie ciśnienie i tak silnik będzie miał lepsze smarowanie. Także tutaj mamy takie dodatkowe też ciekawe feature'y. I kolejna tutaj opcja to jest malowanie. W tej chwili mam to malowanie pierwsze. I co ciekawe, malowania to też mają napisy tak w nawiasie HD, czyli malowania są to w wysokiej rozdzielczości. To przeważnie widać w kokpicie. Dajmy sobie na przykład tutaj zbliżenie. Dobra, bez. Tak, zobaczmy te napisy. Teraz mamy HD, czyli są tak wyraźne. A jeżeli sobie dam tą drugą, na przykład to drugie malowanie, które już nie jest HD, no i widzimy, że jakość tutaj tych napisów jest gorsza, tak? Także tutaj może warto sobie też wybierać malowania HD. Tutaj jak widać też zmiana malowania powoduje, że też wnętrze samolotu nam się zmienia. Tak, to też jest bardzo fajne. Dajmy sobie też jakieś HD, na przykład to. Tak, możemy sobie zobaczyć też zmianę tutaj na zewnątrz, jak wyglądają różne malowania. No i tak to tu wygląda, możemy się tym pobawić i dalej mamy rejestrację, czyli numer rejestracyjny naszego samolotu. To jest ten numer tutaj malowany na samolocie. Ja sobie wpiszę na przykład Sierra Papa Romeo Oscar Mike i zastosujmy to sobie, ale jak widać niczego nam to tutaj nie zmieniło, dlatego że te malowania mają już tak na sztywno przypisane pewne tutaj oznaczenia samolotu, których nie można zmienić. A żeby zobaczyć sobie własne oznaczenie, musimy tu sobie wybrać malowanie Custom Call Sign 1 albo 2, tak? Czyli mamy dwie opcje, gdzie możemy sobie wyświetlić, dwie opcje malowania, gdzie będzie nam się wyświetlał nasz tutaj numer rejestracyjny, czyli mam tutaj swój Sierra Papa Romeo Oscar Mike. I tak samo na skrzydle, chociaż to trochę obcięte i mamy jeszcze Custom 2. I tak się prezentuje Custom 2, no troszeczkę się różni. Niestety minus jest taki, że nie jest to malowanie HD, czyli tutaj te napisy są w niskiej rozdzielczości. Też mamy nasz call sign tutaj na tabliczce w kokpicie napisany, także też bardzo fajnie. Tylko też należy wziąć pod uwagę, że tutaj w tym okienku, jeżeli podamy ten nasz kod wywoławczy, to od razu nie oznacza, że kontrola lotów będzie nas wołała po tym kodzie wywoławczym. To jest tylko dla malowania. Czyli jeżeli ja teraz zróbmy sobie próbę, włączmy sobie awionikę i
I wywołajmy sobie tu jeszcze sztuczna inteligencja, ATC w zasięgu, Warszawa. I wybiorę sobie ground na COM1 i użyję spoken ATC. Zobaczymy, jak mnie wywoła. Shift, przecinek. Foxtrot Golf 1234. No właśnie, i wywołał mnie jako Foxtrot Golf 1234 zamiast Sierra Papa Romeo Oscar Mike. Taxi to holding point runway 11. Contact tower at 118.30 when ready. No i tutaj, jeżeli chcemy sobie rzeczywiście ten call sign zmienić, to najlepiej zrobić tutaj w multiplier ustawienia trybu multiplier. I tutaj mamy call sign. To jest to, co jest czytane na przykład przez spoken ATC, albo też jak nas będzie wywoływał kontrolę lotów przy multiplier, to tak będziemy wywoływani przez po prostu człowieka, który będzie obsługiwał wieżę kontroli lotów. Ale żeby to zmienić, żeby chociażby spoken ATC nas wywoływał prawidłowo, to musimy tutaj sobie wpisać nasz call sign. No i chociażby na chwilę połączyć się z serwerem. I wystarczy się teraz rozłączyć, jeżeli nie chcemy latać multiplayer. I ten call sign jest już jakby zapamiętany. I teraz shift przecinek będzie nas wołał Sierra Papa Romeo Oscar Mike. Teraz tutaj się rozgadał. Sierra Papa Romeo Oscar Mike taxi to holding point runway 11, contact tower at 118.30 when ready. No i w końcu przeczytał mój call sign. Ground request pushback FG1234. FG1234 pushback approved. Warszawa Okeki ground. Dobrze, teraz taki minus, że będziemy chyba ciągle gadać, czy już przestanie. Jesteśmy wyłączeni, dobra. I kolejne opcje to mamy. Tak, latarkę też możemy sobie włączyć z menu, co już pokazywałem klawiszem F. Tryb czerwony, tryb wyłączony. Pokazanie też wolantu i ukrycie, co też możemy zrobić klawiszem, czy też tu klikając. Tu mamy panel in the browser, jeżeli to sobie klikniemy, to otworzy nam się okno przeglądarki, gdzie tutaj flight gear będzie tak jakby, znaczy bardziej ta przeglądarka tak łączy się z flight gearem i pobiera informacje o parametrach lotu i to też możemy sobie na przykład wyświetlić, czy to na drugim ekranie, czy na innym komputerze i w ten sposób sobie też wyświetlać nasze aktualne parametry lotu. I tutaj też warto przypomnieć, że ta opcja działa dzięki dodaniu parametrowi --httpd równa się na przykład 8080 jako numer portu. I dzięki temu FlightGear działa w trybie serwera i na przykład taka przeglądarka może się połączyć z FlightGearem i tak pobrać takie informacje. Bez dodania tego parametru ta opcja nie będzie nam działała, ale dostaniemy właśnie informację, że powinniśmy dodać taki parametr. No ale niestety to wymaga też zrestartowania symulatora. Ja dodawałem taki parametr od razu w pierwszym odcinku o FlightGear, gdzie właśnie pokazywałem launcher i też jak dodawać sobie takie dodatkowe parametry. I wracamy do symulatora. Dalej co my tu mamy? Mamy mooring parameters, to jest zakotwiczenie samolotu. Jeżeli właśnie mamy wodno samolot i chcemy sobie zarzucić kotwicę, to tak, zacumować, to możemy sobie tutaj wtedy pewnie kliknąć tego checkboxa. Teraz ja nie jestem tak wodno samolotem, nie jestem też na wodzie, więc zapewne ta opcja jest dlatego wyłączona. I dalej mamy tutaj save i resume. Tu możemy sobie zapisać stan naszego samolotu w tych 5 slotach. Mamy 5 dostępnych slotów. Możemy podać sobie jakiś opis naszego save'a, tak zapisujemy to. Na przykład możemy sobie włączyć tutaj różne konfiguracje samolotu, powłączać różne tutaj przyciski. Co ciekawe, silnik musi być wyłączony. Jeżeli silnik jest włączony, to tutaj ten save nie zadziała. Czyli tutaj tylko jakieś ewentualnie inne przyciski możemy sobie pokonfigurować i zapisać taki samolot, taki stan samolotu. No i później możemy sobie ten stan wznowić, tak, zaznaczając dany slot i wciskając przycisk resume. No i mamy jakieś tam informacje też o samolocie. Możemy sobie włączyć wiki page tego samolotu, czyli strona wiki FlightGeara i pewne informacje o tym samolocie. Mamy tu na przykład ocenę tego samolotu, wszystko maksymalnie. Tak, model lotu, że jest to JSB SIM. O modelach lotu mówiłem też w pierwszym odcinku o FlightGear. Także tak to wygląda. I wracamy do symulatora. Mamy też przycisk, żeby sobie
żeby się przenieść do GitHuba i podejrzeć repozytorium, tak jakby kod źródłowy tego samolotu. Możemy to sobie też oczywiście tam pobrać. No, mamy tu jakiś opis samolotu i autorzy. I kolejna ciekawa opcja to jest Walker, czyli możliwość, tak, że możemy wysiąść z tego samolotu i zrobić sobie obchód, ale to sobie pokażmy od razu poprzez włączenie sobie, może tu sobie kliknę na notes i włączmy sobie checklistę. No i tutaj checklista podzielona jest na grupy. Mamy grupę standardową, czyli takie normalne procedury i grupę na jakieś niespodziewane wypadki. Tak, i tu mamy checklisty dla na przykład emergency i mamy też różne checklisty dla tak standardowych procedur. No i weźmy sobie od początku, mamy pre-flight inspection, czyli taka inspekcja przed lotem. No i sprawdzamy, tak, pierwsza pozycja, operating handbook. Czy mamy operating handbook, to jest tutaj, jest na pokładzie. Tu też ciekawe, że możemy sobie włączyć pomoc, czyli kliknięcie tutaj przycisku przy każdej pozycji pokazuje nam, gdzie mniej więcej powinniśmy szukać tego elementu, o który tutaj w checkliście nam chodzi. I mamy też drugi przycisk, taki autoplay. Tak, zobaczmy sobie drugą pozycję, jest to parking brake, czyli czy są zaciągnięte hamulce postojowe. Mamy set na zielone, co oznacza, że parking brake jest zaciągnięty. Jeżeli jest wolnie hamulce, to widzimy, że ten set już jest na żółto, co oznacza, że także hamulce nie są zaciągnięte. I możemy tutaj zrobić sobie automatyczne uruchomienie tego, tak, skonfigurowanie tak, jak powinno być, czyli dajemy jakby ten przycisk play i widzimy, że hamulce się zaciągnęły. Kolejna opcja, control lock, musi być usunięta, więc tutaj usuwamy control lock, jest usunięte. I dalej magnitos, czyli tutaj nasze iskrowniki muszą być w pozycji off, jest w pozycji off. I przełącznik awioniki musi być wyłączona, awionika jest wyłączona. Teraz ją włączyłem, jest wyłączona. Battery master switch on. Włączamy baterię, bo dalej mamy sprawdzenie ilości paliwa. Check, tak, czyli włączamy baterię i patrzymy na wskazówki ilości paliwa. Tak, wskazówki się uruchamiają tylko wtedy, jak jest zasilanie włączone, dlatego trzeba włączyć baterię. No i sprawdzamy, że jest paliwo. Odpowiednia ilość, taka jaka nam odpowiada do lotu. I dalej wyłączamy baterię, battery off, bateria wyłączona. Selektor paliwa w pozycji both, czyli oba. No i tutaj mamy selektor paliwa. Możemy dać pozycję off, czyli wyłączyć pobieranie paliwa, albo pobierać paliwo z prawego zbiornika, z lewego zbiornika, albo z obydwu zbiorników. No i tak jest najlepiej, dlatego że samolot się najlepiej wtedy wyważa. Tak, jeżeli byśmy pobierali paliwo tylko z lewego zbiornika, no to lewa strona samolotu zacznie się robić lżejsza, prawa strona będzie bardziej obciążona, tak, paliwem, więc będzie nas tam znosiło, powiedzmy, na prawą stronę wtedy. Ale dobrze, dolejemy tutaj na both, oba. No i walker, czyli tutaj musimy sobie tak zrobić obchód samolotu. Czyli mamy też tutaj informację, tak, że teraz należy wysiąść z samolotu. I tutaj mamy opcję walker i mamy toggle walker outside, czyli po prostu klikamy tą opcję i tak wysiadliśmy z samolotu. I teraz klawiszami WSAD, czyli wsadem, po prostu możemy sobie chodzić jak w grach FPP. Kursorem myszy, wciskając prawy, tak, nastawiamy sobie kierunek, gdzie chcemy iść. No i tutaj musimy iść jakby tak w tył samolotu. Tu mamy bagażnik, tak, i sprawdzamy sobie, czy bagażnik jest zamknięty. To też ciekawe, że możemy sobie właśnie otworzyć taki bagażnik i tu też możemy sobie wtedy ustawić ilość bagaży, ciężar tych bagaży. I też widzimy, że jakieś tam walizeczki zostają dodane. Możemy sobie to zamknąć. Idziemy dalej. Dalej mamy sprawdzenie świateł beacon. Tak, to jest to czerwone światło na górze. Tu po prostu sprawdzamy, czy światło jest w porządku. Kolejna opcja to jest empennage, czyli opierzenie. Chodzi po prostu, czy tutaj ten cały ogon jest w porządku, czy te, tak, tutaj te skrzydła, tak, te skrzydło pionowe, czy poziome, czy wszystko jest tutaj z nimi ok. I to po prostu sprawdzamy sobie wizualnie. Dalej mamy, tak, sprawdzenie steru kierunku i wysokości.
I tu po prostu sobie klikamy na przykład na ster wysokości, sprawdzamy, czy tutaj swobodnie nam się tu porusza ten ster. Tak samo ster kierunku, czy się swobodnie porusza, jest OK. Idziemy na następną stronę i tutaj mamy odpięcie, tak, musimy usunąć wiązanie. Tutaj to z tyłu. Tu należy, o, nie tutaj, gdzieś tu należy kliknąć. O, jest, wiązanie usunięte. I obchodzimy sobie tutaj samolot dalej. Dalej mamy prawą lotkę do sprawdzenia, czyli też sprawdzamy, czy prawidłowo tutaj prawa lotka ma swobodę ruchu. Tak. Kolejne tutaj sprawdzenie to jest końcówka prawego skrzydła. I tu sprawdzamy kondycję tego skrzydła. Sprawdzamy lampę i tak, czy to skrzydło nie jest uszkodzone. Czyli tu sobie obchodzimy tutaj to skrzydło. Tu mamy lampę, sprawdzamy, czy jest OK. Obchodzimy sobie dalej. Tak, tu sprawdzamy w ogóle całe skrzydło po prostu, czy jest w porządku. I kolejna opcja, tutaj mamy wiązanie do usunięcia, tak, z prawego skrzydła, czyli po prostu tutaj odpinamy to wiązanie. Dalej sprawdzamy paliwo, czyli podchodzimy sobie tutaj, mamy zbiorniki z paliwem i tak sprawdzamy, czy w paliwie nie ma powietrza. Klikamy sobie tutaj, pokazuje nam się okienko, gdzie pobieramy próbkę paliwa. Jeżeli próbka paliwa ma kolor jasno-niebieski, to znaczy, że jest OK i możemy to paliwo tutaj wlać z powrotem do zbiornika. Jest OK. Tutaj dalej sprawdzamy tylne koło główne. Tutaj nic nie klikamy, musimy tylko sprawdzić sobie wizualnie, czy ciśnienie koła jest OK. No i też sprawdzamy hamulce, czy tam płyn hamulcowy jest OK. No. I kolejna opcja to jest sprawdzenie oleju. Żeby sprawdzić olej, tutaj otwieramy klapkę, wyciągamy bagnecik. Mamy poziom oleju. Tu mamy to podane w kwartach, 7 kwart, to jest jakaś jednostka objętości. I mamy jakby żywotność tego oleju, jak długo nam służył już ten olej. Służył mi przez 0,85 godziny. No i ogólnie mamy informację, że poziom oleju jest OK i że wiek oleju też jest OK. I możemy to sobie zamknąć. I dalej sprawdzamy śmigło. Tak, czyli tutaj takie wizualne też sprawdzenie, czy ze śmigłem jest wszystko OK. I tutaj zdejmujemy tutaj tą tutaj pokrywę na śmigło. Idziemy sobie dalej i tutaj musimy zmienić stronę. Sprawdzamy przednie kółko. Tak samo tutaj sprawdzamy przednie kółko, czy jest w nim wszystko OK, czy ciśnienie opony jest OK. I zdejmujemy tutaj te klocki. I sprawdzamy teraz lewy zbiornik paliwa na lewym skrzydle. Czyli tak samo tutaj klikając pobieramy sobie próbkę. Jeżeli jest jasno niebieski kolor, to jest OK. Możemy wrócić, tak, wrzucić to paliwo z powrotem do zbiornika. I dalej sprawdzamy koło. Tym razem lewe, czy z nim wszystko też OK. Dalej zdejmujemy tutaj pokrywę dla rurki pitota. OK. I tutaj odpinamy wiązanie z lewego skrzydła. I sprawdzamy lewe skrzydło, czy nie jest uszkodzone. Czyli tak samo sobie wizualnie sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze. I światła lądowania sprawdzamy, czy tak są w dobrym stanie. To są tutaj te światła. Sprawdzamy lampy. I sprawdzamy teraz, a jeszcze tutaj tak, landing lights i teraz sprawdzamy końcówkę skrzydła. Czyli tak samo tutaj sobie obchodzimy końcówkę skrzydła, sprawdzamy tą lampę, czy też jest OK, lampę nawigacyjną i kolejny punkt to jest sprawdzenie, jesteśmy tutaj, tak, sprawdzenie lewej lotki, czyli też klikamy i sprawdzamy, czy jest swoboda ruchu. I to koniec, tak, możemy wrócić do kokpitu. Tu też możemy sobie otworzyć drzwiczki z zewnątrz, tylko tutaj no, nie wsiądziemy w ten sposób do samolotu. Musimy wybrać walker, toggle walker outside i jesteśmy w samolocie. No i tak na przykład wygląda procedura obejścia samolotu, takiego preflight i pomoc. Checklista samolotu, weźmy sobie dalej, uruchommy silniki. Dalej mamy before starting.
engine. No i co tu mamy? Tak, tu mamy informację, że tak, że musimy najpierw wykonać tą procedurę obchodu samolotu, to już zrobiliśmy. Dalej mamy dwie opcje dla wodno-samolotów. Tym nie będziemy się przejmować, bo nie mamy wodno-samolotu. Przecież ciekawe, że display. Ale nic to nie zrobiło. Tak, tutaj informujemy pasażerów o procedurach bezpieczeństwa. Kolejne opcje dla foteli. Tak, ustawiamy sobie odpowiednio fotel. Zapinamy pasy czy tam szelki. Hamulce sprawdzamy, tak? Testujemy sobie hamulce, tak? Czy są zaciągnięte, po pierwsze parkingowe, czy działają hamulce normalne kół. Kolejna opcja to są bezpieczniki, tak? Sprawdzamy, czy tu są bezpieczniki, czy tak? Są powciskane wszystkie, czy jest ok. No i sprawdzamy, czy elektryka, wszystko jest, autopilot jest na off. No i u mnie wygląda, że jest wszystko na off. I dalej mamy uruchomienie silnika. No to włączamy sobie baterię, włączamy światło beacon. Prime, czyli tutaj mamy pompkę, tak, zastrzykową do paliwa. Ponieważ jest to silnik z gaźnikiem, bez wtrysków, musimy sami tutaj sobie wtrysnąć trochę paliwa, używając tej pompki. Ja to robię tak ze 4 razy. Jest ok. Tutaj ogrzewanie gaźnika, że jest w pozycji cold i to jest ogrzewanie gaźnika. Teraz jest włączone ogrzewanie, teraz jest cold, ok. Throttle ciąg na 1/8 cala. Ok, jest 1/8. Mieszanka wzbogacona na maksa, czyli wzbogacamy. No i sprawdzamy, czy wokół śmigła jest czysto, czyli nikt się nie kręci. Więc jest ok. Magnitos, czyli iskrowniki dajemy w pozycji both, czyli oba. Prawy, lewy, oba. No i dalej możemy klawiszem S uruchomić silnik albo tutaj sobie kliknąć. Też w tym obszarze gdzieś mniej więcej. O tutaj. I trzymamy, aż silnik zaskoczy. Silnik uruchomiony. Dalej sprawdzamy ciśnienie oleju, to jest ta wskazówka, czy właśnie tutaj ciśnienie w przeciągu 30 sekund musi osiągnąć tutaj ten zielony poziom, jeżeli nie, to musimy zabezpieczyć samolot, czyli po prostu go wyłączyć. I włączamy alternator, żeby tutaj silnik ładował nam baterię. I dalej włączamy awionikę. Awionika włączona. Światło nawigacyjne. Nav lights włączone i radio. Tutaj po prostu musimy sobie na przykład słuchajmy sobie na przykład Atisa. No i radio, tak, zaznaczyło nam, że jest ustawione. No i tyle, jeżeli chodzi o checklistę, jeżeli chodzi o uruchomienie silnika. To możemy też sobie włączyć, żeby ta checklista była transparentna. Mamy też opcję toggle marker. No, możemy sobie też wyłączyć ten marker, jeżeli nam przeszkadza. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o GPS, to warto wspomnieć, że jest to w pełni funkcjonalny GPS, dlatego też twórcy wyłączyli tutaj te menu autopilot. A trochę szkoda, bo tam też się fajnie ustawiało i na szybko tę trasę na przykład przelotu tutaj w tym GPS-ie. Jest to trochę bardziej uciążliwe, no ale tak tu postanowili twórcy tego samolotu. Tu jeszcze, jeżeli chodzi o opcję właśnie Walkera, ja może jeszcze tak sobie tutaj wysiądę, bo warto tutaj zobaczyć, że mamy tak niebezpiecznie blisko śmigła samolot uruchomiony. Tak, możemy sobie zobaczyć tego Walkera. O, jak on tu się prezentuje. Ops. Tak, bo tu też mamy pewne jego opcje, na przykład możemy sobie wybrać panią Amelię. W różnych wariantach. Tu mamy takie osoby i możemy tu sobie tak wybrać
jak ma wyglądać nasz pilot. Możemy tu sobie wybrać wyposażenie, no equipments, tak, to są okulary słoneczne, tu ma hełm, coś jakby dla pilotów wojskowych. Tak, podskakuje sobie. Tu mamy słuchawki, kapelusz, maska tlenowa. No, ten kąt patrzenia jest słaby. Będzie tu lepszy widok. Tak, mamy tu właśnie takie różne opcje. Dobrze, tu sobie może zostawię dobry, no equipment, okulary słoneczne i słuchaweczki. OK. I jesteśmy w kokpicie z powrotem. Także tak się prezentuje ten samolot, tak na szybko. Możemy tu sobie właśnie wtedy zobaczyć różne feature'y, jak to wygląda. Tutaj ten GPS, możemy sobie oczywiście go włączyć. Enter. Tak, mamy tu na przykład opcję Direct To, wpisujemy kod lotniska. OK, to jest jeszcze opcja podświetlenia nocnego. Tak, mamy menu, możemy tu sobie teraz z strzałkami nawigacyjnymi po tym menu tu nawigować. Możemy dodać sobie trasę. Mamy też różne strony z parametrami. Mamy zoom out, zoom in. I najbliższe różne rzeczy typu właśnie lotnisko, wory, NPD, skrzyżowania. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Tak się prezentuje Cessna. Bardzo fajnie zrobili, że mamy obchód. Możemy sobie tutaj tak sprawdzić na przykład olej, sprawdzić, czy nie ma powietrza w zbiornikach z paliwem. Mamy wiele elementów klikalnych. Może nam zaparować szyba. To wszystko tutaj ten samolot oferuje. Mamy fajne checklisty. Wiele funkcjonalnych elementów, latarki. Tak, także w trybie nocnym też to fajnie wygląda. No, także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć wam!